Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, dziś widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dzisiejszy epizod nie będzie kolejnymi zmaganiami z tym miejscem. Co nie? Jestem na nie obrażony. Delikatnie mówiąc, ale to nawet nie o to chodzi. Dziś skupimy się na kilku bardzo ważnych rzeczach, o których tak de facto mogłem trochę zapomnieć. Tak, zaczynając od tego. Trzeci kościół Mariki. Dzisiaj zrobimy drugą część, można powiedzieć, mapy. Pogrobna? Chyba tak się nazywało? Tak, chyba. Tak czy inaczej. Po prostu trzecią część. Drugą część mapy tego miejsca. Pogadamy sobie z tamtym gościem i właśnie to jest to, co chciałbym dzisiaj robić. Pojeździć trochę po pogrobnie i okolicach. Nadzieją na zyskanie trochę więcej może runów. Po to, żeby trochę się wzmocnić. A potem wzmocnienie móc ze spokojem wrócić do Godrika. No tak, wiem, że mógłbym wezwać NPC, ale... Może nie jestem z tych, którzy wyznają zasadę wyzwanie NPC w to cheatowanie. Ale... Po prostu... Po prostu nie. Nie chciałbym po prostu. You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Hite. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool, and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Okay. What are you waiting for? My fort lies to the... Oh, I fret not. The great Kenneth Hite is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed. Okay. Pogadaliśmy, więc to już za nami. I skoro to już tak de facto ogarnięte, to wypadałoby się skupić teraz na dwóch rzeczach w tym terenie. W sumie trzech. Po pierwsze, zyskaniu właśnie tego fortu. Po drugie, w zdobyciu mapy tego terenu. A po trzecie, i być może najważniejsze, żeby spotkać tu kogoś bardzo ciekawego, kogo można spotkać tylko w nocy. No i może uniknięcie bycia pożartym przez niedźwiedzie też. To jest czwarta ważna sprawa. No, nie lubię tych niedźwiedzi, chociaż, czy to jest ten? Nie, dobra, to nie jest ten taki najgorszy. To jest zwykły, którego jesteśmy w stanie wyeliminować. Już obawiam, że to są pewne inne. Ale ten inny chyba tam i tak siedzi obok. Tak, tu są właśnie te niedźwiedzie, których wolałbym unikać. A. Lepiej będzie dla nas, jeśli... No, naprawdę będziemy ich unikać. A, jest też to miejsce. Pamiętam je. Dużo wspomnień mam z nich związanych. Chcę tu pójść od razu... Nie. Tym miejscem pobawimy się kiedy indziej. O nie, pomniejsze złote drzewo. Nie to, że nie lubię złotego drzewa, ale... Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak wam to pokażę. A nie, to jest niestrzeżone! O, proszę. Kolczasta pęknięta i zielono ciekła. Czy nie pamiętam, że to było niestrzeżone? Ale tak, ogólnie zazwyczaj te drzewa są tak strzeżone, że aż głowa mała. Dla kogoś na takim słabym rozwoju postaci jak ja. Ale poza tym, że są właśnie strzeżone, to nie ma co o nich dużo rozpowiadać. Tak, o, tu są chyba te ruiny, o których myślę? Tak mi się wydaje. Okej, to tutaj trzeba będzie przyjść, jak będzie inna pora dnia. Co...
I to jest numer 2. Jedźmy w tamtym kierunku, albowiem tam mamy właśnie ten mini zamek, fort, czy jak inaczej by to nie nazwać. Nie mamy niestety run dla niego. Pogadamy z nim w takim wypadku za chwilę. Tylko by tu gdzieś chyba było miejsce łaski. Tak myślę. Co wypadałoby się nim zainteresować. Dobra. Niedźwiedź pokonany. Nadal daje, no niestety, tylko kilkanaście run. Tak samo jak tutaj te zająco, szyl, cośki też dużo nie dadzą. A szkoda. Ale no, tak czy inaczej. A jeśli tu było gdzieś jakieś miejsce łaski, to niestety nie umiem go znaleźć. A, jestem w stanie przysiąc prawie na stówę. Gdzieś tutaj było. Anyway, tak czy inaczej jesteśmy tu i proszę, dobrze mówiłem, że jest. Tak, do handlarza zejdziemy, bo właśnie to jest druga rzecz, chcę posprawdzać takich, można powiedzieć, handlarzy okolicznych. Czy któryś z nich czegoś cennego nie sprzedaje. A z takich rzeczy, które wiem, to na pewno będziemy musieli zgromadzić 3000, żeby kupić dodatkowe miejsce na zaklęcia z okrągły Soul. I mogę powiedzieć, że nie jest to jedyne miejsce na zaklęcia, które najłatwiej mówiąc będę w stanie zdobyć. Bo jest jeszcze jedno. Też tak... No nie! Zasnajpili mnie. To szczęście, wszedłem tutaj miejsce łaski. Jest w zasięgu naszym, tak sobie właśnie przypomniał o nim. I to nie, że teraz dokładnie w tym momencie, tylko generalnie mówiąc. Przypomniałem sobie o jego istnieniu po prostu, dosłownie odświeżając sobie niektóre starsze moje materiały po trochu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, przypomniałem sobie o jego istnieniu po prostu. I dlatego, że przypomniałem sobie o tym, jak ciężko mi było ogarnąć, o co tam chodzi, a jednocześnie jakie to było no w rzeczywistości proste. A jeśli ktoś nie pamięta, o co chodzi, to powiem, że blisko pogrobna. Moim zdaniem to równie dobrze mogłoby być częścią pogrobna, ale no, formalnie nie jest. Znajduje się pewna wieża zamknięta, która jest zagadka, żeby ją otworzyć. Która polega na odnalezieniu jakby widmowych duchów, znaczy duchów, żółwi. A celu późniejszego po prostu dźgnięcia ich. Żeby, no... Żeby otworzyć tą wieżę. I tyle. Katana w dwie łapy i skoro jest ich tak dużo, to może się uda trochę im tutaj przeszkodzić. I okej, okay, silna, tak fajna rzecz, ale nie w pojedynku tego typu. Dobra. Oj. Podoba mi się ta katana, naprawdę. I będzie hit. Okej. Okay. Dyniogłowego, czy jak to się to nazywało, no na razie nie pokonam raczej. Gdzie pokonywać będziemy, ale... Zanim się nim zajmę, to chciałbym wyeliminować tych pomniejszych, którzy mogą przeszkadzać w naszym pojedynku. I okej, okay, teraz już można zająć się dynką. Jeśli się nie mylę, katana ta powinna nawet dobrze sobie z nim poradzić. Tak długo jak będę atakował jego, a nie jego hełm. Okej. Okay. Okej, okay, krwawienie weszło. Więc już po sprawie. Zresztą krwawienie. Nie wiem, czy to tak się nazywa, ale powiedzmy, że tak. Kamień sanktuarium. Nieprzydatna rzecz. Ale hej, i tak fajnie, że go mamy. I okej, okay, wypijmy coś takiego z butelki. Nie sam w tego eliksiru. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że bijesz go trochę dłużej. I jest mniej skuteczny niż nasze buteleczki. Klasyczne, więc tak. I czyli to tak jakby... kretne wejście. Bardzo możliwe, że będzie, ale... Nie wiem, czy będę się starał to wszystko zrobić. Okej, okay. Krwawa róża. Nie wiem, dlaczego ona jest potrzebna, ale i tak wezmę... O, są szczurki. Dobra, chodźcie, szczurki. Wyjmuję was, bo akurat nie jesteście groźni aż tak. A kto wie, może dostanę te legendarne odłamki runów, które ponad z nich dropią. Ale podejrzewam, że może to być prawdą nawet. Z jednego bardzo prostego powodu.
Wiecie, kto był najlepszym źródłem człowieczeństwa w Dark Soulsach pierwszych? Szczurki. Farmiło się je w lokalizacji znanej jako chyba... głębiny? Coś tego typu? Zresztą nazwa nie jest ważna, ważne, że to były ścieki dosłownie mówiąc. Książka przepisów wojownika nomadów. To nie to, czego się spodziewałem tu dostać, ale niech będzie. Ale wracając, więc tak, po prostu będąc w tej lokacji dosłownie prawie że ścieków, to było godzinami tłuc szczurki. I prawda jest taka, że nie wiem, czy był jakiś konkretny limit tego, ile może wypaść człowieczeństwa łącznie na całą rozgrywkę, ale powiedzmy, że właśnie takie rzeczy pokroju posiadanie max człowieczeństwa i nawet czasem bliźniaczego człowieczeństwa w ekwipunku, będąc równocześnie człowiekiem, mając 99 człowieczeństwa, no, na pasku człowieka, bo nie wiem, jak inaczej to nazwać, no to były u mnie normy, jak mi się nudziło przez długie godziny i stwierdziłem, że chce mi się to robić. Bo to, no nie będę ukrywał, jest to trochę żmudne, ale jak się pamięta, idealnie ścieżka, tak żeby zahaczyć o wszystkie możliwe szczurki. O nie, no przyszedł. Chyba to ten tutaj, ten szefu. No nie wiem, czy to jest ten szefu tej wieży, czy nie. Ale wyglądam sobie tego fortu, ale wygląda na to, że tak. Okej, okay, teraz już mam potwierdzenie, że tak, że to jest ten szefu. Właśnie szefu tutaj pamiętam, że... ma właśnie taką zdolność. I niestety wygląda na to, że przegram pojedynek z nim teraz. Ale tak, to jest nasz główny cel. Pozbyć się tego dziada. A co za tym idzie, chyba warto by było wziąć ze sobą inne zaklęcie niż orążczonego. No, orążczonego z tą kataną i tak nie działa, więc zmieńmy. Chyba nawet na proces powrócę, bo nie mam obecnie nic, co by mogło lepiej chyba działać. Tak, w sumie nie wiem po co tą tarczkę nadal noszę, to chyba tylko aspekt wizualny, bo ani się nią nie broni, ani nie blokuje ataków, ani nie próbuje parować ataków. A mam ją ciągle w swojej łapce, więc tak. Bierze ludy. Taka też jedna ciekawostka, w nocy oni są groźniejsi. Wpadają w jakąś dosłownie furię. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Tak samo nie jestem pewien, czy to jest dosłownie w nocy, tak jak to mówię, czy może się pomyliłem, to jest jakiś inny warunek, który musiał zajść, żeby oni wpadli w furię. W sumie też jeszcze czasu nie ma istnienia jednej rzeczy, którą też trzeba będzie szybko pozyskać. Co w tym momencie, jak tak zobaczymy na tą ranę, którą odniosłem, to fajnie by było mieć jakąś niezawodną regenerację. Sobie przypomniałem, że istnieje regeneracja, po którą też możemy w każdej chwili pójść. Bo prawda jest taka, że jest nam dostępna. Muszę tylko odpowiednie miejsce znaleźć na mapie. A przez odpowiednie miejsce mam na myśli, musimy pójść w odpowiednie miejsce. I jak już tam pójdziemy, to dosłownie... no, tylko przeżyć wystarczającą chwilę. Okej. Okej. Bomby ogniowe są naprawdę skuteczne. Nie powinienem o nich zapominać. Nie ten przycisk. Dobra, wytwórzmy od razu, ile się da. I tak, jako że tutaj crafting jest prawie że nielimitowany tego wszystkiego. W sumie czego to wymaga? Grzyb niegasnący mod. Okej, to nawet nielimitowany. Powinienem korzystać z tego, ile mogę. Nawet jeśli mam dosyć niskie staty, to kto wie, taka jedna bombka może być tym, co i tak zakończy żywot jakiegoś niegodziwca. Bądź nawet jeśli nie niegodziwca, co jednego z naszych oponentów. Bo... prawda jest taka, że w większości rzeczy nie jesteśmy w stanie pojąć, jeśli chodzi o naszych oponentów. Kim oni byli, czy są, czemu nas atakują i tak dalej. Jak da się wywnioskować to po niektórych istotach, wrogach, postaciach, tak no, jak już powtarzam, nie wszystkie. No bo tutaj te sługi. No, można dwojako to interpretować, albo że po prostu oni już są jacyś szaleni, popadli
coś, nie wiadomo co w sumie, bo aż tak nie znam, nie wiem, czy oni są ludźmi, czy to są właśnie jakieś zombie, czy co. Ich postawili rozumy. Albo, że są oddani idei tego Godrika. Godrika, nadal nie pamiętam, no ogólnie strzywańca. I kwestia jest taka, że po prostu nas atakują, bo wiedzą, że jesteśmy tym zmatowieńcem. I to jest też ciekawa sprawa. Czemu można poznać, kto jest człowiekiem, kto jest zmatowieńcem? No nie! Bo to jest też takie zastanawiające. No ale... Jakby to powiedzieć, no matter. Nieistotne, nieważne. To, co jest jednak ważniejsze, to to, że... W jakiś sposób możliwe, że po prostu są w stanie to stwierdzić? Po prostu... No... Nawet jeśli są poczytalni, to... Doszli do wniosku, że jesteśmy zagrożeniem dla ich władcy i chcą po prostu nas wyeliminować, żeby ich władca miał spokój. No, nie wierzę! Idealnie trafił mnie na koniu. I tak, jeśli zastanawiacie się, co robię, liczą takie głupoty. Odpowiedź jest bardzo prosta, próbuję uciec z tych wszystkich dziadostw i odzyskać chociaż swoje runy. Nie muszę tutaj wygrać tego wszystkiego już teraz, ale ważne jest to, żebym po prostu miał moje runy. Bo nie dosyć, że mam tu handlarzyka, z którym chciałbym pogadać, to jeszcze, co jest ważniejsze dla mnie, no potrzebuję 3000 na kupienie miejsca na dodatkowe zaklęcie. Ale no, jeszcze o tym jedną próbę mogę właśnie starcia z nim zrobić. Kto wie, może to będzie akurat ten moment, w którym się uda. Bo widzę, że jeśli trafimy dobrze tym... Dobrze, jeśli trafię to procą, to jestem w stanie zadać mu dosyć potężne obrażenia. To jest kwestia czekania na odpowiedni moment. Jedno tylko, co jest problemem w tym, to to, że jeśli chcę się bawić po procę, muszę robić uniki do tyłu, które są dużo bardziej ryzykowne niż uniki do przodu. Dobra! Udało się. Trwałe cięcie. Bardzo fajny Ash of War. Powiedziałbym, że nawet jeden z moich bardziej ulubionych na start. W szczególności się zaczynam jako ten. I żebym teraz źle nie podał nazwy klasy, a... Ogólnie powiedzmy, ja zawsze prywatnie sobie myślałem, że to startowa zbroja wygląda trochę jak zbroja czy ubranie, nie, jak zwał, tego, tego księcia Persji w Prince of Persia Piaski Czasu. A zaczynam z dwoma tymi błotami. To właśnie na nim to jest świetne. Jeden to zdobywasz tak normalnie, drugi kopiujesz tym zapomnianym pyłem wojny i masz dwa błaty, które szybko rozkrwają wrogów. Fajne rzeczy. Medalion Dectus Levapouf. Kurczę, do czego to było? Pamiętam, że to było coś takiego... Może nie jest super ważnego, ale takiego fajnego, że jak się zdobędzie ten medal, to coś tam z tego było, więc... teraz jak to zobaczyłem, to tak... Powiedzmy, wspomnienia dziwne trochę powróciły. Teraz co z tym było? Wielką windą Dectus. Mhm. Użycie medalionu po połączeniu połowy krewi Dectus, włączoną paskowy Altus z Liurnią. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli to było dosłownie do tamtej windy. A. Mhm. Prawa połówka podobno znajduje się w Forcie Farod pośród smoczych kurhanów daleko na wschodzie. Okej. Okay. Ha. I to dosłownie ha. Będziemy musieli tam w tym razie niedługo pójść, bo ten płaskowyż, z tego co pamiętam, ma jakieś fajne rzeczy. I prawdopodobnie nawet będziemy w stanie coś znaleźć. Tutaj nie, to nie to. To jest to miejsce pewnie. Bardzo nawet możliwe. I chyba nawet... To jest akurat duży strzał z mojej strony. Ale możliwe, że pomyliłem forty i opowiadając o tym forcie, że tu coś jest fajnego, to możliwe, że chodziło właśnie mi o ten tu fort. Bardzo możliwe. Tak czy inaczej, mamy tu sukces, więc... to w sumie dalej. Ile mam tych run? Drogą?
2700, za mało. Dobra, wytepalajmy się. Pogadajmy z handlarzem, zobaczymy, co będziemy do zaoferowania. Jeśli coś fajnego, to kupimy, jeśli nie, to oszczędzam runy. Ale przede wszystkim po prostu będę miał przynajmniej spokój, pewność, że... Niedobrze, pies mi znów zaczyna śpiewać. Ale tak, spokój i pewność, że... Jakby co miało być zrobione, to jest zrobione. I tak, po tym jak to zrobimy, to... Prawdopodobnie pójdę szukać... Oczywiście z wami tego miejsca. Którym, z tego co pamiętam, można było właśnie zdobyć następny talizman na miejsce na zaklęcie. Mając już 4 zaklęcia ze sobą, no będzie dużo łatwiej. Jak już to zbędziemy, następnym krokiem definitywnie będzie podbicie statystyk. I tutaj i życia, i umysłu, i inteligencji, wszystkiego. Jasne. Buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Okej, jeśli jesteś taki bardzo głodny od dawna, to jeśli da się sprzedawać materiały, dla spokoju już sumienia mogę ci sprzedać może coś jadalnego. Tak, dla spokoju sumienia sprzedaliśmy mu mięso. A, on handluje mięsem, tak teraz zauważam, dobra, to była wpadka. Ale okej, teraz już tak na poważnie. Czy masz coś takiego naprawdę fajnego? Wszystko złote, trójkątna tarcza. Ciekawe. Ale... To mi tylko tyle, co ciekawe mogę powiedzieć. Co jest jednak ważniejsze, to to, że... A nie, to nie jest to, o czym myślałem. Pisałem płatnerza. Szlachetne mięso, gardny gwabiące bestie. Szlachetne mięso było czymś ciekawym. Ale nie jestem pewien. Tak co? Jak tak myślę, może na razie jedyne, co bym tak ewentualnie mógł wziąć, to jest ta tarcza. Nawet ją wezmę dla swojego spokoju. Chociaż zapomniałem o tym i tak, ta tarcza jest teoretycznie lepsza, tak na razie nie mam zamiaru wysłać bardziej w siłę. A ta? No zawsze mogę ją wziąć, zasłonić się i będziemy mieć jakąś lepszą tarczę, jak trzeba będzie. A nadal jesteśmy na średnim obciążeniu, więc nie ma aż takiej tragedii. Okej, dobra. Czyli wiadomość, zapraszam, tu interes. A, okej, to jest słownie zwabienie od tego handlarza. Okej, no to poinformujemy naszego wspaniałego tutaj pseudo-pracodawcę o tym, że się udało. Nie było, spotkamy się tam na miejscu u niego, a potem jedziemy... W sumie gdzie jedziemy? No jedziemy szukać tych rzeczy, o których mówiłem, jak ten... Coś, co pozwoli nam na delikatną regenerację życia oraz... No, dodatkowe miejsce na zaklęcia. Zanim to jednak jeszcze chcę sprawdzić, jak mamy się, jeśli chodzi o walkę z tymi dziadami, czyli z tak zwanymi trollami. Z tego co widzę, to nawet bardzo dobrze. Czy pan nie jest jakiś zwykły troll przez po oczach, ale proszę. O, proszę. Radzę sobie. Dzięki pracy. A to oznacza, że chyba będę miał kolejny materiał już przygotowany na tego. Patronite'a, bo. Nie miałem wyciąć, ale no, opowiem. Dla tych, którzy wiedzą, co. Chociaż się z tego nie cieszę i uważam, że to za wcześnie, to stwierdziłem, że założysz Patronite'a, żeby czekał. A, no, może ktoś po prostu zdecyduje się mnie wesprzeć. Żeby nie było. Dla mnie to będzie wielkie po prostu powód do szczęścia i radości, bo nie będę ukrywał finansowo, nie wiedzie mi się najlepiej. Przy czym przez mi się nie wiedzie nie oznacza, nie wiedzie się mojej rodzinie czy coś. Nie wysłu... Nie myślę w taki sposób. Tutaj chodzi dosłownie o mnie i o moje fundusze osobiste. Głównie dlatego, że to ja jestem zobowiązany za opłatę za nasz wspaniały internet światłowodowy i inne takie rzeczy. Przez to ciężko mi czasami nawet uzbierać na jakieś nowe premiery. Więc tak, jeśli by się udało, to bym miał na pewno większe możliwości. Czy to jeśli chodzi o streamowanie i inne tego typu rzeczy.
jeśli chodzi o różne gry, czy nawet o nagrywanie. I tak, robimy tam już parę materiałów przygotowanych, ale właśnie jeden nowy. Teoretycznie mógłbym z farmienia runów w pewnym miejscu. Poza farmieniem to oczywiście jeszcze jakieś takie inne poboczne rzeczy, jak na przykład testowanie buildów, czy może nawet jakaś poboczna postać, którą będę też pokazywał. Ale dobra, starczy tego, pogadajmy z gościem, żeby po prostu już tam poszedł. I tak, być może to do niego wrócić, ale to już nie teraz. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. Yay. Tlecz ze złotej stali. Wspaniała rzecz. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Earth Tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Okay. Dobra, to jako, że sprawę jego już załatwiliśmy, to zaraz spotkamy się na następnym punkcie naszej podróży. Dobrze, więc mamy już wieczór. Teraz, gdy już jest wieczór, jedziemy do punktu numer 2, czyli do pewnych ruin. Bardzo prostym celem, którym jest nic innego jak usłyszenie wycia Witka, żeby potem pogadać z innym osobą i móc zapoznać się z kimś nowym. Dobra, słyszeliśmy już wilka. W takim też wypadku możemy niby stąd sobie pójść. Ale ja jeszcze chciałbym zobaczyć, co jest w tych ruinach, bo tutaj, żeby być totalnie stuprocentowo szczerym, nie pamiętam, co jest tam. Może być jakaś fajna znajdźka i jest to talizman topora. Co on robi? Wzmacnia ładowane ataki. Na A. Nie potrzebuję. Dobra. O. No nawet jest już znaczek. Bladepool Wewilk. I to właśnie z nim będziemy chcieli się zapoznać. Ale najpierw musimy pójść do naszego pierwszego handlarza, którego poznaliśmy. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Okay, przystryknięcie palcami. I czy jest coś, co chciałbym kupić? Ano, są rzeczy. Przy czym na razie nic nie biorę. Tak, mam informację o wyciu, ale zanim się nim zajmę, to póki pamiętam, trzeba szybko pobiec kupić kamień na dodatkowe miejsce na zaklęcia. Bo w sumie nic innego na razie chyba zrobić nie mogę z funduszami. Jeżeli się pobiegłem w złym miejscu, prawo ja. Jakbyż inaczej. Okej. I mamy to. Kamień pamięci. Teraz, kiedy to mam, możemy nosić ze sobą trzy zaklęcia. Czym nie wiem jeszcze, czym będzie to trzecie, więc zobaczymy, co w ogóle miałem ze sobą, bo prawdę powiedziawszy, no nie do końca kojarzę wszystkie i z kamienne gwiazdy. Dobra, niech będą. Teraz, kiedy to już mamy za sobą, to trzeba się zająć w sumie czym dalej. A, no tak. W sumie wiem czym. I trochę mnie zniepokoi, że już pół godziny to trwa. Bo prawdę powiedziawszy, mam jeszcze dużo do zrobienia. A jeszcze, jak to się nazywa?
jeszcze... To jest właśnie... Na pewno najgorszy w tym wszystkim. Połowy rzeczy, tak na spokojnie mogę to stwierdzić, które są potrzebne, to... nie zrobiliśmy. Oj, dużo jeszcze przed nami spraw. Ale zanim coś, co preferowałbym właśnie zacząć od takich najłatwiejszych, istotniejszych. A? Tutaj to gdzieś było? A, dobra, widzę gościa. Skąd on tam krzyczy? Ciekawe, wcześniej go tam nie zauważyłem, jak pierwszy raz go miałem poznać. Ale ma co się przejmować. Robimy gest. I zaraz powinien zeskoczyć. Ło, jaki wielki, jaki wysoki. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Okay. Darrowell is not in need of a fitting end. I teraz tak. Kiedy mamy już taką informację, z tego miejsca nie musimy już nic robić. I tak, jeśli chodzi o tego całego Darrowella, czy Darrowella, znajdziemy go tutaj. Ale chwilowo tam się nie udajemy, gdyż iż ponieważ... Chociaż w tamtym kierunku i tak bym chciał się udać, tak... Tak de facto, no. Przypomniałem sobie o jednej dużej, istotniejszej rzeczy, którą... No po prostu nie mogę nie zrobić i... Mam być kompletnie szczery, powiem wam wprost, ta rzecz nie była na liście moich... planów, priorytetów, pomysłów, jak to tak zwał. Po prostu wyskoczyło to nagle, że w sumie warto byłoby się tym zająć. I równie nagle jak to wyskoczyło, tak samo nagle chcę się tym zająć, bo... A w sumie jest naprawdę dobra decyzja, patrząc na to, że i tak nie mam nic lepszego do roboty, powiedzmy z takiego zakresu. Tak, konkretnie mówiąc, jedziemy... To... Jakby to najłatwiej nazwać? Chyba najłatwiej byłoby to nazwać po prostu po pewnego... wręcz... bossa. Bądź mini-bossa, bo będziemy to w dziadostwo spotykać często. Inaczej mówiąc, idziemy nie posłuchać się... się chyba D nazywał, czy D? Nie pamiętam, ale tak. Idziemy się go nie posłuchać... i rozpętać wojnę z marynarzem. Który to jest trochę, delikatnie mówiąc, irytującym oponentem. Ale poza tym, że jest irytujący, to nie powiedziałbym za dużo złego na jego temat. Poza tym, że będziemy go dosyć często raczej spotykać. Jego specjalnością jest to, że przez właśnie mnóstwo trupków, które chcą nas zamordować, jeszcze kiedy on se pływa swoim łucią. Więc no, starcia z nim nie należą do najprostszych, jeśli nie ma się sposobu na pozbywanie się większych grup. Oraz nie jest się tym... Jak to się nazywa? No, kapłanem, paladynem czy kimś tego typu. Z builda, po prostu nie używa się inkantacji. Święty. A przede wszystkim nie ma się świętej broni. I to nie, że chcę po prostu straszyć, ale... To już jest taka informacja na temat późniejszych spraw. Bo... Jak pokazuje walka jakby z marynarzem... Kubki... Nie są takie łatwe do zabicia zazwyczaj. Często jest tak, że trzeba właśnie potraktować... czymś świętym, żeby się ich pozbyć raz na zawsze. A oto niełatwo... jeśli nie gra się pod inkantację. Bądź broń z efektem świętości i tym podobne rzeczy. Więc tak. Oj, nie spadniesz swoim łucią na mnie. Powiedzmy, że po prostu walka z marynarzami jest najlepsza właśnie dla tych, którzy mają
jakieś święte efekty. Trzeba zobaczyć, jak bomba jeszcze fajnie działa przeciwko niemu. Tak chciałem sobie po prostu zobaczyć i proszę. Pokonany. Głównie się to udało, bo umiem z nim walczyć, to pierwsza sprawa. A druga sprawa. Osobiście nie uważam go za jakiegoś naprawdę potężnego oponenta. Potrafi stanowić wyzwanie, tak, jak najbardziej. Potrafi irytować. Też się z tym zgadzam. Ale... jakaś taka dziwna satysfakcja płynie z walki z nim. Z tego, że udało się przezwyciężyć, mimo tego, że miał swoją armię szkielecików. No i tak, zrobiliśmy z tego trochę szkieletów, czyli będziemy mogli teraz sami sobie szkielety przyzywać. Ale to nie to było moim celem jakby podróży. Te całe morowe korzenie czy coś takiego też nie. Oto i cel podróży. Przypomniałem sobie właśnie, po co ten kamienny mieczyk oszczędzałem. Jest to, można powiedzieć, bardzo ważna rzecz. W moim odczuciu jedna z najważniejszych nawet. Przepraszam bardzo, gdzie jest moja pochodnia? Już duży ciężar, jak będę miał pochodnię. Duży ciężar znaczy słabe przewrotki, okej. To chwilę będę musiał nosić w takim wypadku znowu tamtą tarczkę. Tak czy inaczej. Jest dużo żółwi, znanych też jako tutele, znane też jako psy, według społeczności Elden Ringa. I jest to zwiastun bardzo ważnej rzeczy. Talizmanu zielonego żółwia. Jednego z dwóch najważniejszych talizmanów dla mnie na początek gry. Bo proszę, zwiększa odzyskiwanie energii. Nie pamiętam, o ile procent przyspiesza, ale ogólnie pasek staminy będzie dużo szybciej po prostu nam się regenerował. A co za tym idzie? No, moim zdaniem jest fajnie, dzięki temu. Bo będzie trochę łatwiej ze wszystkim. I tak, najważniejszy aspekt z tego momentu już mamy za sobą. Prawie, bo jeszcze jest tylko jedna rzecz. Tu gdzieś powinno być miejsce łaski. To jest jedna sprawa. Druga, po tym jak się pozbyliśmy marynarza, to nie dosyć, że jest tu właśnie miejsce łaski, to jeszcze powinniśmy pogadać z... sam D chyba się nazywał. Chyba tak. Chyba on był D, tak mi się wydaje. Nie dlatego, że... O nie, tylko nie muchy. Tylko nie muchy. No! Nie! Nie mówcie, że nawet zaklęcia namierzające. Ach, nie radzę sobie z muchami, dziękuję. Dziękuję, gro. Dziękuję. Już się bałem, że... stradam zmysły. Więc jak zaklęcia namierzające trafiają w muchy. Nie daję one żadnych runów, ale tak ich nie lubię. No i nawet nie wiecie, ile razy przez nie straciłem... powiedzmy... swoje życie. I swą poczytalność. Bo co tam... bo co jak co, ale... życie to jeszcze nic. Ja tam martwy mogę być sobie. Nic nie przeszkadza. Tracić poczytalność to już trochę gorzej. O, i proszę, to jest też najważniejsza właśnie rzecz, jeśli chodzi o te szkielety. Trzeba je drugi raz dobić, jeśli nie jest masie świętości. Więc tak, o to mi chodziło. Dokładnie mówiąc, bo nie pamiętam jak to wyglądało konkretnie, ale no. Podobnie drugi raz leżą na podłodze. I miejsca łaski tu nie ma? O. Nie wiem, czy coś zmienili, czy mylę miejsca. Miejsce łaski było chwilę wcześniej, okej. Okay. Jestem jełopem. Ale tak. Tak. Starcie z marynarzem, jak widzicie, się skończyło dosyć szybko, dosyć pozytywnie. Teraz, kiedy już się nim zajęliśmy, możemy tam wrócić, żeby pogadać właśnie z tym tam gościem, który też przy okazji powie, co zrobić z tym przedmiotem, jakim jest morowy korzeń. Się nie mylę, gdzieś tu będzie teraz stał? Chyba, że się mylę. Nie będzie go tu. Wiesz przedmiot, coś tutaj leży? Nie, dobra, to tylko złoty run. Jedynka. Gdzieś tu była ta mini czaszka. Już się myliłem może. Jeszcze tutaj nie stoi. Zobaczę na stalu utraconej łaski. Nie, żeby coś, to teoretycznie jest takie ważne do przegadania. Nie jest, ale... powiedzmy, że wolałbym to po prostu zrobić.
those who live in death all the more. Pokaż morowe korzenie. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Oczywiście, że tak. Show me your map. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Okay. What is it? The map indicates it will lead you to... Teraz tak, ja potrafię ci powiedzieć, dlaczego to zrobiłem, jeśli kogoś zastanawia i czemu się tym zajmuję. Bo to jest właśnie inna rzecz, o której sobie przypomniałem, a która może być naprawdę cenna w pewnych momentach. I tak, to też właśnie między innymi dlatego lazłem do marynarza. Bo to, że mamy żółwia, to jedno, ale najlepsze dopiero przed nami. Wiecie, co jeszcze charakteryzuje bardzo, ale to bardzo, to jest bardzo ważne, właśnie bardzo, 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 bardzo ważne, jakby D sprzedaje on pewną bardzo ciekawą rzecz. I nie jestem pewien, kiedy zacznie ją sprzedawać, czy teraz po tym, jak pogadamy z bestią, czy później, ale wiem, że trzeba pokonać tego marynarza. Tak, jesteśmy tu. Przy bestialskim duchownym. Tak tylko powiem. I przy bardzo wrednym dziadostwie. Tak, czy znaczy Sanktuarium Bestii. Bardzo przyjemne miejsce. Dla każdego, kto gra pod siłę. Albo pod wiarę. Dlaczego pod siłę albo pod wiarę? Odpowiedź jest prosta. Siła, bo to, co tutaj poznamy, czyli inkantacje bestii, skalują się z siłą, jeśli mamy odpowiedni talizman, a zaraz go zdobędziemy. A z wiarą, bo to inkantacja, więc zawsze wiara też pomaga. Nie chce z nami gadać? No nie. Jakiś smuteczek. Aba, to masz morowego korzenia. Żryj. No tak, taka prawda, on nie żry. Nie wiem po co, ale żry. Proszę. Pieczęć bestii oraz oko bestii. W ten sposób mamy już bardzo fajną rzecz. Bo proszę, tutaj pokażę tylko szybko. Oko jest chyba w tej kategorii. Proszę. Mhm. Proszę. Będziemy teraz wiedzieć, kiedy zbliżamy się do morowych korzeni. A pieczęć, co jest jeszcze cenniejsze. Proszę. Wiara 10, siła 4. Skaluje się właśnie, jak mówiłem, siłą i wiarą. Bardzo fajna rzecz. Ja się kiedyś podbiłem wiarę. A wydaje mi się, że nawet będę chciał coś zrobić z bardzo prostego powodu, o którym zaraz powiem, jeśli sam się on nie przedstawi. Będziemy zawsze mogli używać tego. Bo podejrzewam, że moja siła będzie wyższa niż wiara. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Naucz inkantacji. I właśnie to jest to. Proszę. To jest to, o czym mówiłem. Inkantacje złotego porządku. Coś, z czego z przyjemnością będziemy korzystać, prawdopodobnie. Głównie dlatego, że może nie tylko skalują się, ale wymagają też inteligencji.
To jest właśnie to, czym będziemy się też trochę zajmować. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. I tak, ogólnie chciałbym się od niego nauczyć. W szczególności Księgi Porządku. Litania Prawdziwej Śmierci też jest bardzo fajna i cenna, ale Księga Porządku będzie ważniejsza. Więc tak, oto i cały sekret prawdziwy, dlaczego stwierdziłem, że musimy się zająć marynarzem. I powiem wam tylko tyle, że ten odcinek na tym będziemy kończyć, bo już mam 46 minut, więc no... Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i tak dalej, i tak dalej. I cóż, w kolejnym epizodzie zajmiemy się czymś równie interesującym, równie ważnym, czyli dalszą częścią eksploracji. Będziemy zdobywać właśnie kolejne miejsce zaklęcia. Potencjalnie. Może nauczymy się tej Klingi Porządku. To by się nawet przydało, nie będę ukrywał. Przede wszystkim na pewno wzmocnimy się, żeby zemścić się na Godriku. Ale czy zemsta nastąpi następnym, czy nie? O tym przekonamy się niebawem, więc po prostu trzymajcie się, no i hej, hej!